wyjątkowy, gościnny, egzotyczny. Jest to do klasztoru Samika, do którego prowadzi 300 schodów. To pozostałości po świątyni zniesionej na cześć Apolla w IV wieku przed naszą erą. Wdajemy się do wodospadu Adonisa. Zdecydowanie ubiorę panującej tutaj atmosferę. Ludzie piją, bawią się po prostu. Przez prawie 66 lat przebył to miasto. Należało... W ciągu 2 sekund osiągniemy prędkość 160 km na godzinę. Witam w kolejnym programie Raport Telewizji Podróże. Czas bali karnawałowych i studniówek mamy już co prawda za sobą, ale okazuje się, że nie ma niewłaściwego momentu na to, aby trochę się rozerwać. I to w jakimś stylu i scenerii. Tym razem za tło akcji nie posłużą jednak kraje o gorącym klimacie, czy też swojskie polskie krajobrazy. Gwarantuję jednak, że Polacy będą grali w zabawie, której poświęcimy dzisiejszy program Pierwsze Skrzypce. Dosłownie i w przenośni. W dzisiejszym programie przeniesiemy się do miejsca, gdzie samochody mają w zwyczaju mknąć lewą stroną drogi, a mgły częściej ustępują miejsce deszczom niż słońcu. Tak, jesteśmy w Londynie, stolicy Imperium Brytyjskiego. Angielska pogoda z pewnością nie należy do najgorętszych, jednak nie brak w Anglii ludzi o naprawdę gorących sercach. O tym, że to nie tylko gołe słowa, przekonacie się podczas dzisiejszego wydania raportu. Dobry wieczór wszystkim, nazywam się Marek Strzelczyk i w tym momencie zapraszam wszystkich widzów Podróże TV do tego pięciogwiazdkowego hotelu, gdzie co roku odbywa się bal emigracji w Londynie. Zapraszam. Wszystko zaczęło się dokładnie 36 lat temu, zatem tegoroczny bal powinien być właśnie 36 z kolei. Tak jednak nie jest. Dlaczego? Do tego jeszcze dojdziemy. Pierwszy bal polskiej emigracji odbył się w Londynie w Royal Lancaster Hotel w 1970 roku. I odbywały się tam one rokrocznie aż do 1982 roku. Właśnie wtedy nie odbył się jedyny jak dotąd zaplanowany bal. Był to protest środowiska emigracyjnego, reakcja na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W 1983 roku wrócono do tradycji organizowania bali i aż do 1996 bale odbywały się w Kensington Gardens Hotel. Ostatnich 10, tak jak i tegoroczny, organizowane były w Grosvenor House Hotel w londyńskiej dzielnicy Mayfair. Małe przypomnienie historii balu mamy już za sobą. Czas więc pójść dalej. Aby bal mógł się odbyć, trzeba było poczynić pewne kroki. W końcu bal sam się nie urządzi. Powszechnie uważa się, że mężczyźni są lepszymi organizatorami niż kobiety. Może to i prawda, ale coroczne bale emigracji polskiej są najlepszym przykładem na to, że zmysł organizatorski jest domeną nie tylko mężczyzn, ale także przedstawicielek płci pięknej. Od samego początku bal jest bowiem głównie zasługą niezwykłych kobiet. Pierwszą przewodniczącą komitetu organizacyjnego balu, zwanego Komitetem Gospodyń Balu, była pani Maria Leśniakowa. Po niej schedę objęła artystka, malarka pani Ewa Rusiecka. Przez 20 lat z wielką pieczołowitością i ogromnym poświęceniem organizowała kolejne bale, aż do 1998 roku. W 1999 roku, po śmierci pani Ewy, bal odbył się dzięki zaangażowaniu pani Małgorzaty Sztuki. Natomiast od 2000 roku główną organizatorką zabawy polskiej emigracji jest pani Krystyna Ostaszewska, która współpracuje z 7-osobowym komitetem organizatorskim, w skład którego wchodzi 6 pań i tylko jeden pan. Czyżby sprawdziło się tutaj powiedzenie, jak baba się uprze, to i diabła przegada? Kto wie, czy bez inicjatywy wyżej wymienionych pań tradycja tych balów w ogóle zostałaby zapoczątkowana. Tym razem kobiecy upór jednak się opłacił i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Każdy bal emigracji polskiej jest nie tylko okazją do wyśmienitej zabawy, ale także do zbiórki pieniędzy przeznaczanych później na cele dobroczynne. Przez pierwszych 20 lat wszystkie pieniądze zbierane podczas balów wspierały Skarb Narodowy polskiego rządu na emigracji. Na początku lat 90. nastąpiła zmiana.
Od tamtej pory dochód z balu przekazywany był na Fundusz Pomocy Polakom na Wschodzie. Dotacjami wspieramy również dziesiątki innych organizacji i instytucji. Z funduszy zebranych na balach skorzystali m.in. Polska Misja Katolicka, Biblioteka Polska, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Teatr Syrena, Związek Harcerstwa Polskiego, Zrzeszenie Artystów Scen Polskich za Granicą, Dziennik Polski i wiele innych. Dochód z przedostatniego balu wspomógł organizację Medical Aid for Poland. Celem dochodowym dzisiejszego balu jest polska sekcja St. John's Ambulance, która służy pomocą nie tylko Polakom w całej w okolicach Londynu. To chyba dobry pomysł, aby wspomóc właśnie tę organizację, bo z ich pomocy skorzystało jak dotąd już ponad 1000 osób. Miło jest, jak widać, łączyć przyjemne z pożytecznym i bawiąc się mieć świadomość, że pomożemy komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Naliczenie pieniędzy będzie jednak czas dopiero po balu. Na balu liczy się przede wszystkim dobra zabawa. Dlatego też, aby nadać imprezie niepowtarzalny nastrój i charakter, każdej z nich towarzyszy co roku inny temat przewodni. Związany jest on zazwyczaj z rocznicą, jubileuszem lub ważnym wydarzeniem kulturalnym. Była już więc wieczerza z panem Tadeuszem, rzymska uczta u Nerona, spotkanie z Kiepurą i wieczór upamiętniający 60. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Tegoroczny bal nie mógł mieć innej oprawy jak związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Hasło przewodnie balu to Polska w zjednoczonej Europie. Europejskość balu widoczna była choćby w daniach serwowanych podczas zabawy. Na próżno szukać w menu swojskiego schabowego z ziemniaczkami i zasmażaną kapustą, bigosu czy barszczu z uszkami. Było na wskroś europejsko. Podano szwajcarską tartę serową z boczkiem, z francuskimi i hiszpańskimi dodatkami. Na stołach pojawiła się również zupa pietruszkowo-solerowa z groszkiem, korzeniami tkwiąca w kuchni niemieckiej. Danie główne było również wytworne. Na stołach zagościły perliczki, nadziewane foie gras i grzybami w sosie z czerwonego wina i szalotek. Wszystkie smaki Francji. Dla wegetarian przygotowano jarski smakołyk w sosie pomidorowo-balsamicznym ze szczyptą bazylii, rodem z Włoch. Dzieło zwieńczył wspaniały deser w postaci crème brûlée z jabłkowym sorbetem oraz kawa à la sobieski, bardziej po turecku niż po wiedeńsku. No cóż, czas leczy rany, a w kuchni nie ma podziałów jak w polityce. Cała Europa na talerzu i w filiżance. Europejskie niebo w gębie. Oczywiście nie obyło się bez skosztowania wszystkich tych europejskich przysmaków. Panie jednak absolutnie nie musiały martwić się o linię, ponieważ rozkosze dla podniebienia nie były jedynymi atrakcjami, jakie przygotowano dla gości. Danie, można powiedzieć, były regularnie spalane podczas tańców, bez których bal przecież nie mógłby się obejść. A tańce nie mogą obejść się bez muzyki. Dla gości zagrali wykonawcy z najwyższej półki, zarówno polsko, jak i anglojęzyczni. Wszyscy kochający klimaty The Beatles kołysali się na parkiecie podczas występu zespołu Żuki, specjalizującego się w graniu muzyki czwórki z Liverpoolu. Nie zabrakło także przebojów Led Zeppelin oraz czerwonych gitar. Zespół koncertował na całym świecie z największymi gwiazdami muzyki: Electric Light Orchestra, Bonnie M., Slide, Bad Boys Blue, Pet Shop Boys, Smoke i Texas. Bądź się razem z nami, jeśli masz ochotę.
Teraz do tego grona mogą także dopisać Kevina O'Briena, który był gwiazdą wieczoru. Ten wokalista jazzowy często porównywany jest z samym Frankiem Sinatrą, a jego przeboje nie schodzą z list przebojów jazzowych stacji radiowych całego świata. Przy swingujących piosenkach śpiewanych przez Kevina O'Briena bawiono się długo i bardzo intensywnie. Mało kto chciał zasiąść przy suto zastawionych stołach. Bez strawy można jeszcze jakoś przeżyć, ale bez uzupełniania płynów się nie obyło. Na balu nie zabrakło najróżniejszych ich rodzajów. W końcu przy muzyce najpopularniejszego w tej chwili jazzowego bandu nie sposób było nie wycisnąć siódmych potów. Zastanawia Was pewnie, czy wśród napojów znalazł się najpopularniejszy polski trunek. Niech to pozostanie tajemnicą. Tajemnicą nie były natomiast inne rozrywki czekające na tych, których zmęczyły harce na parkiecie. Jeśli ktoś zrobił sobie małą przerwę w tanecznych pląsach, mógł pójść do kasyna lub wziąć udział w loterii fantowej. Dla koneserów sztuki zorganizowano także aukcje obrazów i dzieł sztuki. Licytowano długo i zajadle. Nie żałowano grosza. W końcu wszystko po to, aby ułatwić polskiej sekcji St. John Ambulance zakup upragnionej karetki. I takim to sposobem już wiecie, jak bawi się polska emigracja, emigracja tutaj w Londynie. Bawiliśmy się w hotelu pięciogwiazdkowym, bardzo wysoki poziom, gdzie wszystko było naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Pamiętajcie jedno, że choć ten bal już teraz się kończy, to za rok będzie znowu i z przyjemnością zatańczy tu wielu z Was, a więc nie zapominajcie, żeby któregoś dnia przyjechać do Londynu, na przykład na wielki bal. Dziękuję Ci bardzo. Thank you very much. Thank you. Dla wszystkich oglądających Podróże TV, prosto z Londynu, Marek Strzelczyk. Trzymajcie się. Żałować tylko można, że godziny zabawy płyną tak szybko. Jeszcze przed chwilą wchodziliśmy na salę balową, a już noc dobiegła końca. Nie ma co jednak załamywać rąk. Kolejny, 36. bal emigracji polskiej w Londynie już za rok. I znów na wszystkich czekać będzie wspaniała zabawa. Ponownie też wspomożemy jakiś szczytny cel. A i kamery telewizji Podróże z pewnością nie zabraknie. Typ. Zabytkowy, gościnny, egzotyczny. Jest to doktor Sambika, do którego prowadzi 300 schodów. Znam pozostałości po świątyni wzniesionej na cześć Apolla w IV wieku przed naszą erą. Wydaje mi się do wodospadów Adonisa. Tutaj atmosferę. Ludzie piją. Który przez prawie 66 lat wszedł to miasto, należał... W ciągu 2 sekund osiągniemy prędkość 160 km na godzinę.